Fiaskiem zakończyły się negocjacje reprezentatywnych organizacji związkowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej z zarządem. Spotkanie, które odbyło się w czwartek, miało dać odpowiedź na żądanie płacowe. W związku z wysokim wynikiem finansowym spółki za 2022 rok pracownicy oczekują podniesienia stawek o 25% od stycznia tego roku. Jak przekazał nam przewodniczący Zakładowej Solidarności, strona zarządu nie przedstawiła żadnych propozycji. Spotkanie zakończyło się z pisaniem protokołu rozbieżności i powołaniem mediatora. Mediacje, które mają się rozpocząć 25 stycznia w celu przedstawienia stanowiska stron w obecności mediatora, dlatego że zarząd nie przedstawił żadnych propozycji i żadnych rozwiązań nie zaproponował, a więc uważamy, że zarząd zachowuje się nieodpowiedzialnie, dlatego że mamy wrażenie, że jest ubezwłasnowolniony w sytuacjach, w których powinien podejmować decyzje i być stroną, no, stroną wiarygodną. To jest taki brak, jak gdyby według nas, pewnego szacunku dla pracowników, którzy wypracowali tak ogromny zysk, taki dobry wynik Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to historyczny wynik. Bo za 9 miesięcy ubiegłego roku wyniósł blisko 6 miliardów złotych. Dlatego pracownicy uważają, że w związku z rekordowo wysoką inflacją podwyżka wynagrodzenia po prostu jest zasadna. Jeżeli zapowiadane mediacje nie przyniosą oczekiwanych efektów, związkowcy zapowiadają protest. Ten miałby odbyć się na przełomie stycznia i lutego zarówno pod siedzibą JSW, jak i w Warszawie. Jastrzębska Spółka Węglowa na razie nie komentuje sprawy.